Damian Janikowski, w Dublinie się spotykamy. No właśnie, jak twoje wrażenia takie pierwsze na razie z tej gali, którą tutaj KSW 40 oglądamy? No dopiero co wszedłem i zaczynam się rozglądać, czy nie walczą już moi znajomi. Nawet kolega z Wrocławia, gdzie ja zaczynałem przygody właśnie z MMA, on mieszka chyba tutaj w Irlandii. Paweł właśnie zastąpił Anzora Żyjewa, też mojego klubowego obecnego kolegę, także przyjechałem jak najszybciej. Teraz tak się rozglądam, hala pełna jest, super, tutaj jest w ogóle ta skonstruowana jest ta hala. No i co, i idę usiąść na swoje miejsce i oglądać walki. Zaraz się wypuszczamy, tylko pozwolę, że zapytam w takim razie, bo na razie w roli widza, na razie w roli kibica, obserwatora, a tak jeśli chodzi o twoje występy, to jakie teraz są ewentualne przewidywania, czy to już Kraków rzeczywiście, czy możemy to potwierdzić? Potwierdziliśmy, znaczy Federacja KSW potwierdziła, że będą to Katowice 23 grudnia, a ja myślę, że w 99% właśnie na tamtej grudniowej gali się pojawię. Katowice, oczywiście nie Kraków, natomiast no, w takim razie słuchaj, no to jeszcze tylko zapytam, pozwól jeszcze chwilę, jak teraz wygląda ten czas, jak go spędzasz, widzieliśmy cię w Warszawie podczas treningów, przed twoim debiutem, jak teraz wygląda sytuacja, jak się przygotowujesz do tego grudniowego występu? Nic się nie zmieniło, cały czas jestem w Warszawie, w klubie WCA Fight Team, mamy tam super ekipę, obecnym moim trenerem jest Robert Joczo, Robert Złotkowski i Darek Giers. No mówię, cały czas szlifuję swoją formę, nabywam nowych umiejętności, ciężko trenuję, aby właśnie do następnej walki być jeszcze lepiej przygotowany, tak jak każdy zawodnik chce być jeszcze lepiej przygotowany na swoich kolejnych walkach. Powiedz, mówiłeś tutaj o znajomych, że tutaj trochę jest ludzi, których znasz gdzieś, z którymi gdzieś tam wcześniej też miałeś okazję trenować. Przede wszystkim to oczywiście pewnie kibicować, ale tak jeśli chodzi o twoje oczekiwania po tej gali, to który ten pojedynek dziś ewentualnie oglądany, tak, na który ty najbardziej oczekujesz? Myślę, że chciałbym Gamera zobaczyć właśnie Sparkę, jak Gamer jednak zwycięża swoją walkę nie o pas, bo wiemy, że Parkę nie zrobił wagi, także to już jest duży minus, to jest nieprofesjonalne zachowanie, a tyle krzyczał, tak się domagał tej walki o pas, także moim zdaniem Gamer jest mistrzem i dzisiaj potwierdzi to, że wygra tą walkę. Oczywiście Michał Materla, który po przerwie powrócił, ale ja widzę, że i wiem, że on jest super, w świetnej dyspozycji, także generalnie przyjechałem dla wszystkich naszych polskich zawodników oglądać i kibicować i trzymać za nich kciuki.